Pytanie, z którym przychodzi dzisiaj do mnie i do ciebie święty Józef, brzmi: czy masz ojca? Czy masz ojca? Kto jest twoim ojcem? Można by powiedzieć, pytanie nie na miejscu, albo może nawet niepoważne, ale to jest najpoważniejsze pytanie, jakie istnieje na świecie, w moim przekonaniu. Czy ja mam ojca? Kto jest moim ojcem? Mówię to też w takim rozumieniu, jak podpowiada święty Augustyn, który mówi, że rodzice mają zrodzić dziecko dwa razy. Raz w ciele, a raz w duchu. I że to drugie zrodzenie jest nawet ważniejsze od pierwszego. Więc jest to pytanie, czy ja mam ojca, który mnie zrodził w ciele, i czy ja mam ojca, który mnie zrodził w duchu. I kto to jest? Jaki jest? Bo dokładnie od tego zależy, jaki ja jestem, czy jaka ja jestem. Ojciec jest tym, kto nadaje mi wartość, godność, stabilność, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że mama nie. Ale to jest jakaś rola nie do zastąpienia. A jeżeli w ogóle do zastąpienia, to trzeba poszukać innego ojca. Jeżeli ten, którego miałem, nie okazał się dość dobry i nie zapewnił mi tego, czego ja do życia bardzo potrzebuję. Mówię to z całą świadomością tego, że bardzo często, jak myślimy o naszych ojcach rodzonych, nie było najlepiej, nie było najróżowiej. Ale też jak patrzymy na siebie jako na ojców, też nie jesteśmy jakoś super gwiazdami w tej dziedzinie. I mielibyśmy sobie wiele do zarzucenia. I często jest tak, że wcale nie ma w tym mojej całkowitej winy. Ani jeżeli myślimy o naszych ojcach, że to jest ich jakaś zasłużona wina. Bardzo często wcale nie. Ale jednocześnie doświadczamy jakiegoś braku, jakiejś trudności. Tego, że ja nie mam się na kim oprzeć. Mówię to w odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii, ale myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie. Trudno coś zarzucić świętemu Józefowi, ale jednocześnie Jezus, przez to kim jest, odkrywa w świątyni: ja mam Ojca, który jest Bogiem. Nie wiemy dokładnie, kiedy to odkrył, ale odkrył, że przy Jego dziele i tym, co ma wypełnić, przy dziele Jego życia, potrzebuje tego Ojca, który jest w niebie. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? I mówię to z całą pokorą, jak myślę sobie choćby o moim tacie. No taka była sytuacja wtedy w naszym kraju. Mój tato skończył 7 klas. Jego edukacja była taka, a nie inna. Rozwój edukacji później, on mi mógł pomóc w szkole do 4 klasy maksymalnie. Szkoły podstawowej. A co potem? Musiałem sobie jakoś radzić. Potrzebowałem znaleźć kogoś, kto by mnie mógł wesprzeć na tych ścieżkach, których mój tato nie znał. I to niczego mu nie ujmuje. Ale rzeczywiście ja potrzebowałem kogoś, kto mnie tam wesprze. Już nie mówiąc o ścieżkach, nie wiem, muzycznych. Nie było w mojej rodzinie w ogóle nikogo, kto się muzyką zajmował. Czy duchowych? Nie było w mojej rodzinie nikogo, żadnego duchownego, ani siostry zakonnej, ani księdza. Nie miałem do kogo się odnieść. Musiałem szukać gdzie indziej. Bez pretensji. Chociaż jak byłem młody, byłem rozczarowany może. Ale jednocześnie pamiętam taki moment z dzieciństwa, niezwykle dla mnie ważny.
Pamiętam, jak mój tato jest rzeźnikiem, bardzo silnym mężczyzną. Postawił mamę na takiej ławce, nas trzech braci, wziął nas tak pod kolana i podniósł do góry. Dla mnie wtedy to był najsilniejszy człowiek świata. Nie? Więc jak ja mówiłem do moich kolegów, no mówię, to jest mój tato. Nie? Ale nie zapomnę momentu, kiedy raz mój tato przy swoich kolegach powiedział, to jest Tomek, mój syn. To jest kompletnie co innego. Nie wiem, czy macie takie poczucie, ale to jest zupełnie co innego. Ja mogłem 1000 razy mówić, to jest mój tato, ale ten jeden raz zmienia wszystko. Bardzo wielu z nas nie usłyszało nigdy takiego słowa. Jezus usłyszał. Nad Jordanem podczas chrztu usłyszał głos Ojca. To jest mój Syn umiłowanym, w którym mam upodobanie. I drugi raz na Taborze. To jest mój Syn, Jego słuchajcie. Potrzebujemy. Jeżeli ja mam za plecami, mówiąc tak obrazowo, tatę, czy jestem kobietą, mężczyzną? I wiem, że on tam jest. I nie tylko wtedy, kiedy mi wszystko wychodzi. Tylko wtedy, kiedy jest trudno, kiedy się chwieje, kiedy sobie nie radzę. Ja wiem, że on mnie podtrzyma. Ja wiem, że on mi pomoże. Może nawet mi nie pomóc, ale wiem, że jest. Czasami tylko to wystarczy. Więc ten moment, ja jestem po stronie mojego Ojca, jest niezwykle ważny. Że ja mam doświadczenie, że mój Ojciec jest obecny. To jest też ciekawe. Ja pierwszy raz dzisiaj, przyznam, to wyczytałem z tego fragmentu Ewangelii, że jak Jezus odkrył Ojca, tego właśnie, który jest w niebie, jednocześnie jak spotyka się z Maryją i Józefem, gdy oni go odnajdują w świątyni, potem wraca do Nazaretu i jest poddany im. Jeżeli ten Ojciec niebieski czy jakiś inny jest prawdziwie Ojcem, zawsze będzie mnie odsyłał do mojego rodzonego Ojca i nigdy nie będzie pozwalał mi poniżyć mojego rodzonego Ojca. Będzie zawsze mi przypominał, ale pamiętaj, że to jest twój Ojciec. Bardzo często niestety orientujemy się co do tego dopiero po śmierci naszych rodziców. I czasami dopiero nad grobem się z nimi rozmawiamy. Żeby się rozmówić i przeprosić za to, co było nie tak i prosić o przebaczenie, żeby już między nami była zgoda, żeby było pojednanie. I że w tej nowej sytuacji, bo wiemy, że życie może się zmienia dzięki śmierci, ale się nie kończy, bo wierzymy w życie wieczne, że śmierć nie przeszkadza do końca, aby się pojednać. Ja spotykam niestety wiele osób, które myślą, że śmierć coś kończy i że nie zdążyłem tego czy owego, nie zdążyłem spytać, nie zdążyłem powiedzieć, nie zdążyłem usłyszeć, że kocham, że jestem kochany, że ktoś jest dla mnie ważny. Właśnie o to chodzi w tym ojcostwie duchowym, bo ono mnie uczy, że życie się zmienia, ale się nie kończy. I że nigdy nie jest za późno na pojednanie. I że nigdy nie jest za późno, by się rozmówić z moim Ojcem. I żeby On mógł się rozmówić ze mną. Czasami dzieje się to rzeczywiście tajemniczo. Czasami dzieje się to w moim duchu, na modlitwie, że to jest możliwe.
że to pojednanie się realnie wydarza. Ja doświadczam realnie ulgi. Dlatego, że Bóg, który jest ojcem i mnie, i moim, i mojego ojca też. I to jest nasze szczęście, niezwykle szczęście. To jest też niesamowite, że papież Franciszek, gdy odpowiada na pytanie, jaki fragment z Biblii jest najważniejszy, mówi: nie dawajcie jako pierwszy fragment do czytania z Biblii ludziom 10 przykazań, ale dajcie im modlitwę Ojcze Nasz. I dodaje, bo ważniejsze jest to, kim jesteś, od tego, co masz robić. Jak będziesz wiedział, kim jesteś, w tym też jest, kto jest twoim ojcem, to będziesz wiedział, jak masz żyć i co masz robić. Nieprzypadkowo też święty Franciszek modlił się bardzo często takimi słowami: kim jesteś ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś ty, a kim ja? I dodawał, jeśli to zrozumiem, zrozumiem wszystko. Jak poznam mojego Ojca i poznam dzięki temu siebie, kim jestem, to będę wiedział, jak mam żyć. I warto temu poświęcać czas. Bardzo mi się też podoba interpretacja ojca Joachima Badeniego, dominikanina, już świętej pamięci, mojego mistrza duchowego. Kiedyś go dziennikarz spytał, na czym polegała modlitwa Jezusa. On wtedy się chyba naczytał mistrza Eckharta, więc powiedział to trudnym językiem, ale ja uproszczę. On powiedział, modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem tego, jak jest poznawany przez Ojca jako Jego Syn. Upraszczając, modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem, jak widzi Go Ojciec. Nasza modlitwa też tego potrzebuje, żeby zobaczyć siebie i swoje życie oczami Ojca. Jakże często my jesteśmy dla siebie bezlitośni. Sądzimy siebie bez litości. Nawet psychologowie często mówią, że jak dadzą dwie kartki człowiekowi, wypisz swoje złe cechy i dobre, to tych złych zawsze wypisze 3 razy więcej. My tak na siebie patrzymy. A jak patrzy na mnie Bóg, który jest moim kochającym Ojcem? On widzi mnie z miłością. I my potrzebujemy być tak zobaczeni, żebyśmy wiedzieli, kim właściwie jesteśmy. Żebyśmy kolejny raz pozwolili się przekonać, że jesteśmy chciani i kochani. I że jesteśmy na swoim miejscu. I że tacy, jacy jesteśmy, absolutnie nadajemy się do kochania. Że nie potrzeba niczego poprawiać. Owszem, ja mogę się rozwijać, ale najlepiej rozwijam się wtedy, kiedy ja siebie umiem przyjąć takiego, jakim jestem. Bo jak się rozwijam tylko wtedy, jak ja nie mogę przyjąć takiego, jakim jestem, to się rozwijam chaotycznie i w ogóle nie wiem, o co mi chodzi. Że naprawdę jest ważne to, żeby przyjąć siebie takim, jakim jestem. Zobaczyć siebie oczami Bożymi, oczami kochającego Ojca. Wtedy rzeczywiście może nastąpić rozwój. Że ja wtedy rozkwitam, że ja wtedy owocuję. Wtedy nie boję się życia. Wtedy podejmuję te zadania, które życie przede mną stawia, odważnie. Dlatego, że ja mam oparcie, mówiąc kolokwialnie, że czuję, że mam plecy, że mam się na kim oprzeć. Że nie jestem niechciany, że nie jestem przypadkowy. Nie. Miałem osobiście też taką lekcję, która była dla mnie bardzo ważna.
Pamiętam, rozmawiałem z takim muzykiem kiedyś. Pojechałem na rekolekcję dla muzyków, gitarzysta basowy, siedzimy, jemy kolację. Ja go pytam, a co ty byś chciał w życiu robić? A on mówi bez zastanowienia, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy. Ja aż się wyprostowałem i myślę sobie, pierwszy odruch, co za pycha. Ale na szczęście, tak myślałem, umówił się na następny dzień ze mną na rozmowę. Ja jako przykładny dominikanin sobie wypisałem, jak będę mu wybijał z głowy te pomysły. Tyle, że tuż przed jego przyjściem pomyślałem sobie, a jeszcze się pomodlę. I podczas tej modlitwy, tak jakbym słyszał, a popatrz na swojego ojca. I nie myślę o Stanisławie Nowaku, moim tacie, tylko o świętym ojcu Dominiku. I krótka myśl. Uzdrawiał chorych? Uzdrawiał. Wskrzeszał umarłych? Wskrzeszał. Wypędzał złe duchy? Wypędzał. Słyszę pukanie do drzwi. Wchodzi ten młody człowiek i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, jak mi wczoraj to powiedziałeś, przygotowałem się dokładnie, jakby ci to wybić z głowy. Ale przed chwilą modliłem się i miałem takie doświadczenie, więc moim zdaniem jestem ostatni, który może ci odradzać to. Bo jeżeli bym ci odradzał, to bym się musiał sprzeniewierzyć mojemu ojcu, który dokładnie to robił. Ja ci mogę powiedzieć, jakie niebezpieczeństwa duchowe na tej ścieżce cię czekają, gdy pójdziesz ścieżką uzdrawiania, wskrzeszania czy wypędzania złych duchów. Ale jestem ostatni, który miałby ci to odradzać. Ale w tym momencie, jak mu to powiedziałem, nagle sobie uświadomiłem, że ja o świętym Dominiku nigdy nie pomyślałem jako o moim ojcu. Mówiłem święty Dominik, święty Dominik. Nawet jak mówiłem święty ojciec Dominik, to wcale nie myślałem o nim jako o moim ojcu. I wtedy dopiero przyszła taka radość, że ja tak o nim nie myślę, a on o mnie myśli, że wysłał, nie wiem, jakiegoś anioła czy kogoś, kto mi powiedział, puknij tego Tomka w głowę, żeby nie był pyszałkiem. Czyli, że on się mną interesuje. Że bardzo często to działanie ojca nie musi polegać na tym, że ja głaszczę tylko po główce i mówię, cacy, wszystko dobrze jest. Że czasami trzeba powiedzieć, halo, tędy nie. I postawić granicę. Ale jeżeli to jest z miłości, to ja wiem, że mój tato dobrze chce. I nawet mogę jakoś się krygować, że mi to jakoś nie pasuje, ale ja wiem, że on to robi z miłości. A nie dlatego, żeby mnie upokorzyć czy poniżyć. My bardzo często różne rzeczy robimy z lęku, nie z miłości. Ale bardzo właśnie często ten lęk się bierze z tego, że ja nie mam oparcia i czuję się niepewny w tym, kim jestem i w tym, co robię. Święty Józef przychodzi dzisiaj do każdego i do każdej z nas, a szczególnie do tych, którzy widzą, że nie mają ojca i nie mają oparcia. I święty Józef mówi dzisiaj do ciebie, jeżeli nie masz ojca i nie masz na kim się oprzeć, oprzyj się na mnie. Tak jak Jezus oparł się na mnie i nie zawiódł się. I może masz takie myśli, czy ja mogę to zrobić, czy wypada? Z tego miejsca chcę cię zapewnić, że tak. Mówię to dlatego, że jestem absolutnie przekonany, że święty Józef jest podobny do Boga Ojca. Jeżeli Bóg Ojciec wypowiedział nad Jezusem, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
i wypowiedział to przy chrzcie Jezusa, to dokładnie te same słowa wypowiedział przy moim i Twoim chrzcie. Ty jesteś moim umiłowanym synem, Ty jesteś moją umiłowaną córką. Nigdy nie będę Cię widział i nigdy nie będę Cię traktował inaczej. A mówię o świętym Józefie też dlatego, że czasami nam jest po prostu do niego bliżej. I nie trzeba niczego wielkiego robić. Dokładnie podobną ścieżką poszedł święty Jan Paweł II. Gdy stracił mamę, poszedł do Maryi i powiedział: bądź teraz moją mamą. I ona została jego mamą i widzimy, jak wyglądała jego droga. W swoim herbie papieskim ma inicjał mamy. To samo jest ze świętym Józefem. Potrzebujemy, każda z nas, ojca, na którym możemy się oprzeć, na którego możemy liczyć, kto będzie dla mnie wsparciem. Jeżeli ci tego brakuje, to jest dobry adres. Kim jest mój ojciec? Kim ja jestem? Papież Franciszek dzisiaj mówi: niech święty Józef was strzeże. I kończy: pozdrowienia dla wszystkich ojców. Zawsze, jeżeli ktoś pozdrawia ojca, pozdrawia też dzieci. Amen.